Słomniki, położone zaledwie 25 km na północ od Krakowa. Miasto założone ponad 6 wieków temu, jeszcze przez Kazimierza Wielkiego. Dziś słynie z nowoczesnych budynków pasywnych i z atrakcyjnych szlaków turystycznych, z których nie jeden nosi w sobie ślady bogatej historii Polski. Słomniki są bardzo starą miejscowością. Jej początki sięgają wczesnego średniowiecza. Jako miasto od 1358 roku, wcześniej była to osada służebna, od której właśnie miejscowość wzięła swą nazwę. W Słomnikach wyrabiano szłomy, czyli hełmy dla drużyny królewskiej. Z powodu mazurzenia esz przeszło w es i teraz mamy Słomniki. 1358 rok to jest data założenia miasta przez Kazimierza Wielkiego na skrzyżowaniu kilku traktów handlowych. Jednym z nich była wielka droga, tak zwana Via Magna, która biegła z Węgier do Torunia, później do Prus. Obecnie prawdziwą ozdobą rynku jest kościół. Kościół jest w stylu neogotyckim, ale wystrój kościoła bardzo ozdobniczy, barokowy. Obraz najcenniejszy w kościele, który został właśnie niedawno odkryty, Matka Boska, to jest Hodegetria typu krakowskiego. Matka Boska trzyma na lewym ramieniu Pana Jezusa, wskazuje na Niego. Pan Jezus widoczną ma podniesioną stopę, co jest symbolem zwycięstwa nad szatanem. Przy wyjściu z kościoła po jego prawej stronie jest krucyfiks gotycki, który znajdował się w poprzedniej świątyni. Przy budowie tego kościoła przeniesiono go i zawieszono w obecnym miejscu. Czy w Słomnikach są dobre trasy do uprawiania turystyki rowerowej? Na terenie gminy Słomniki mamy kilka tras do uprawiania turystyki rowerowej. Jest szlak Świętego Jakuba, jest szlak Cystersów, ale takim najbardziej godnym polecenia jest szlak Kościuszkowski. Został tak nazwany na upamiętnienie marszu Tadeusza Kościuszki pod Racławicę w 1794 roku. Liczy około 100 km, nie jest krótki. Co ciekawego możemy zobaczyć z siodełka roweru jadąc szlakiem kościuszkowskim? No, wyruszając na przykład z rynku w Słomnikach, możemy kierować się na północ i tam dojedziemy do kościoła w Prandocinie. Jest to perła architektury romańskiej. Kierując się na południe, znajdujemy się pod kościołem w Niedźwiedziu, pod wezwaniem świętego Wojciecha. Tam znajduje się zabytkowa figura Matki Boskiej. No i możemy dojechać do terenów rekreacyjnych, terenów zielonych, do Zalesia. Jadąc szlakiem kościuszkowskim, można zahaczyć o strzelnicę sportową w Słomnikach. Strzelnica ta powstała dzięki funduszom unijnym. Bardzo duży wkład w pomoc w pozyskaniu tych funduszy unijnych miała lokalna grupa działania Jurajska Kraina. Natomiast samo wykończenie strzelnicy sportowej dzięki członkom i działaczom Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego w Słomnikach przy bardzo dużym współudziale gminy Słomniki. Strzelectwo sportowe to jest bardzo wymagający sport, bo trzeba dużo pracy rąk i dobrego ustawienia ciała. Bardzo trzeba się skoncentrować, bo wystarczy na przykład strzelając przesunę broń o pół milimetra i już jest zupełnie inny wynik. Strzelanie daje mi przede wszystkim satysfakcję z wyników, no i cieszę się, że mogę też spędzać aktywnie czas wśród tutaj moich przyjaciół. Zwiedzając Słomniki na rowerze czy pieszo, trafiamy na ciekawe budynki, które są przykładem budownictwa pasywnego. Co to właściwie jest budownictwo pasywne? Tak, w gminie Słomniki oprócz budynków tradycyjnych, często bardzo starych i historycznych, znajdują się również nowoczesne obiekty, obiekty pasywne. Budynki pasywne to takie, które są bardzo wysoko energooszczędne. Tanie w utrzymaniu, zapewniające jednocześnie bardzo dobry komfort cieplny dla jego użytkowników. Gmina Słomniki już od wielu lat należy do czołówki w zakresie budownictwa energooszczędnego. Jakie inwestycje udało się Państwu zrealizować w tym zakresie? Tak, gmina Słomniki od 10 lat jest niewątpliwie liderem w budownictwie energooszczędnym i to nie tylko w skali Małopolski, ale również w skali całego kraju. Dotychczas udało nam się zrealizować 3 takie obiekty. To jest Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka, przed którym się znajdujemy, sala gimnastyczna w Waganowicach przy Zespole Szkół Integracyjnych oraz hala sportowa w Słomnikach, która była pierwszym tego typu obiektem w Polsce.
W tej chwili realizujemy czwarty taki obiekt, to jest specjalistyczne centrum usług medycznych w Słomnikach. Skąd w ogóle wziął się pomysł na budownictwo pasywne w gminie Słomniki? Uznaliśmy, że jeżeli mamy myśleć o rozwoju gminy, to musimy iść w nowe technologie, czyli budować nowocześnie, ale jednocześnie oszczędnie. Wzorowaliśmy się na przykładach z Niemiec, z Europy Zachodniej. Podjęliśmy współpracę z instytucjami okołobiznesowymi. Na przykład jest to Krakowski Park Technologiczny, ale przede wszystkim jest to klaster zrównoważonej infrastruktury. Ten klaster pozwala nam na szerszą współpracę z firmami i instytucjami, które są zainteresowane nowymi technologiami, a jednocześnie pozwala na kontakt z samorządowcami, którzy są zainteresowani budownictwem pasywnym. Ci samorządowcy, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bardzo często przyjeżdżają do Słomnik, zwiedzają nasze obiekty i, mówiąc szczerze, zawsze są zachwyceni efektem, który widzą. Bo ten efekt, oprócz wizualnego, który mamy przed sobą, to również efekt oszczędności, a musimy powiedzieć, że obiekty pasywne to około 80% oszczędności w stosunku do budynków tradycyjnych, jeżeli mówimy o ogrzewaniu. Chciałbym nadmienić, że innowacyjną technologię pasywną stosuje nie tylko samorząd gminy Słomniki, ale również firmy lokujące i działające na terenie naszej gminy, budując nowe obiekty magazynowe. Czy tutaj są dobre trasy do uprawiania Nordic Walking? Słomniki są taką miejscowością, gdzie właśnie jest wiele pięknych tras. Jedną z piękniejszych tras to jest trasa ze Słomnik tutaj do Niedźwiedzia. Przechodzimy tutaj koło zabytkowego młyna i dochodzimy tutaj. Z tyłu za mną jest piękne drzewo, nazywa się platan klonolistny. Obwód pnia jest około 4 metrów. Charakteryzuje się tym, że kora tego drzewa odpada takimi placami. W naszym wieku to jest potrzebny ruch, tak? Po prostu ja na przykład miałam problemy z kręgosłupem, zniknęły. Człowiek, jak to się mówi, się rusza. Czy można powiedzieć, że taki sport to jest już styl życia? Tak, bardzo dobry styl. Dobry jest na kręgosłup. Kręgosłup mnie nie boli. Dobry jest na serce. Dobry jest na samopoczucie. Super sprawa. Miejsko-Gminne Centrum Kultury już od kilku lat organizuje w Słomnikach Festiwal Kazimierzowski. To wydarzenie, które zlokalizowane jest w różnych punktach naszego miasta. Na rynku słomnickim staramy się odtworzyć atmosferę średniowiecznego grodu. Gościmy wtedy w Słomnikach wielu turystów oraz przyjezdnych, którzy mają okazję zapoznać się z historią naszej okolicy. Zapraszamy do Słomnik grupy rekonstrukcyjne, które prezentują na słomnickim rynku starodawne rzemiosło, dawne tańce dworskie. Mamy również koncerty muzyki dawnej, o tyle ciekawe, że wykonywane na starych instrumentach. Artyści, którzy wykonują te utwory, ubrani są oczywiście również w stroje z epoki. Można skosztować pysznego, średniowiecznego jadła oraz napitku. Można świetnie bawić się z dziećmi, ponieważ ogólnodostępna jest chociażby zbrojownia, czyli przymierzyć średniowieczny hełm. Dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Ceramika Bez Granic na czele z panią profesor Maritą Benke-Gajdą mogliśmy zorganizować tutaj kilka wydarzeń, które nawiązywały do postaci anioła. Dlaczego anioła? Ponieważ Archanioł Michał jest w herbie Słomnik. Tak więc w godzinach popołudniowych rozpalono tutaj olbrzymi piec węgierski, do którego przeniesiono stworzoną przez artystów Ceramiki Bez Granic rzeźbę. W tym czasie również otworzyliśmy anielską wystawę w Muzeum Ziemi Słomnickiej, a na wieży naszego Centrum Kultury odsłoniliśmy instalację anielską, czyli specjalnie przygotowane na tą okazję ceramiczne anioły, które zostały przyklejone do naszej wieży. Słomniki to dobre miejsce dla wszystkich chcących aktywnie spędzić czas, jeżdżąc na rowerze, biegając czy po prostu spacerując. Warto wyskoczyć tutaj po weekendowy relaks.